Jeśli właśnie dotarłeś, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować. Lecz tym, którzy wciąż poszukują miejsca, w którym pieniądze mają głębszy sens, tym, których dziełem życia jest niekończący się projekt, tym, dla których pomnikami są czyny i których bogactwo mierzy się doświadczeniem, tym, którzy wierzą, że jest taki czas i miejsce, w którym wartość pieniądza równa jest jego wartościom, tym, którzy nigdy nie ustają, tym, którzy ciągle poszukują, stale się uczą, zawsze docierają, tym właśnie mówimy: oto mapa. Odtąd już należysz. Diners Club. Proszę Państwa, mam nadzieję, że pole spełniło Państwa oczekiwania. Docierają do nas głosy, że pole jest świetnie przygotowane. To zasługa inwestora oraz naszego greenkeepera, który gdzieś tutaj się pojawił. Także poprosimy dla tej naszej obsługi o brawa. Chciałbym przede wszystkim podziękować Polskiemu Związkowi Golfa za to, że możemy dobrze współpracować. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dalej rozwijała i tego typu turnieje będą cieszyły się jeszcze większą frekwencją. Mam nadzieję, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani. Chciałbym, zanim poproszę Pana Pawła Laskowskiego, chciałbym jeszcze Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasze kolejne turnieje. Także proszę rezerwować swoje kalendarze i będziecie Państwo naszymi miłymi gośćmi w klubie. Proszę członka zarządu władz Polskiego Związku Golfa, pan Paweł Laskowski. Zapraszam. Witam Państwa. W pierwszej kolejności chciałem podziękować panu profesorowi za udostępnienie pola, za możliwość zorganizowania tych zawodów na polu Bamber Baltic. Zawodnicy wszyscy mówili, że pole doskonale przygotowane i rozegrali wspaniałe zawody. Proszę Państwa, graliśmy po raz pierwszy zawody handicapowe, tak, organizowane przez Polski Związek Golfa. Myślę, że one zagoszczą dłużej w kalendarzu imprez organizowanych przez Polski Związek Golfa. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa podziękowań. W pierwszej kolejności chciałem podziękować naszym sponsorom, którzy umożliwiają rozgrywanie tych zawodów. Zapraszamy Małgosię Marchelak, znaną Państwu, dyrektor zarządzający Golf Number Baltic. Proszę, Małgosiu. Szanowni Państwo, ogłaszamy wyniki naszego turnieju. Zaczynamy od pań. Puchar Polski dla najlepszej kobiety w grupie handicapowej od 30,1 do 36 dla pani Marzeny Śniegockiej. Wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej 30,1 do 36 z wynikiem netto 270 został pan Andrzej Napiera. Pierwszym wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej 30,1 do 36 z wynikiem 265 zostaje pani Monika Castro-Lewicz. Zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej 30,1 do 36 z wynikiem netto 242 został pan Zbigniew Odrową-Sztypniewski. Brawo! Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kolejna grupa handicapowa i Puchar Polski dla najlepszej kobiety w grupie handicapowej 25,1 do 30 dla pani Małgorzaty Kapsy. Drugim wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej 25,1 do 30 z wynikiem 222 netto zostaje pan Jacek Uchański. Brawo.
Pierwszym wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej od 25-1 do 30 z wynikiem 216 netto pan Maksymilian Śniegocki. I zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej 25-1 do 30 z wynikiem netto 214 zostaje pan Mirosław Newel z klubu. Golfstop Białystok. Opłaciło się tak daleko jechać. Dziękuję. Kawał drogi. Grupa handicapowa i Puchar Polski dla najlepszej kobiety w grupie handicapowej od 20,1 do 25. Dla pani Sławomiry Konieczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Drugi wicemistrz Pucharu Polski w grupie handicapowej od 20,1 do 25 z wynikiem netto 226 jest pan Piotr Maciejczyk. First Warsaw. No tak słabo idzie. Bo dobrze zagrał, będzie słabo idzie. Wiecie. Proszę państwa, pierwszy wicemistrz Pucharu Polski w grupie handicapowej od 20,1 do 25 z wynikiem netto 223 to pan Waldemar Bartusiak. Brawo! Dobrze grał. Zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej od 20,1 do 25 z wynikiem 219 netto zostaje pan Wacław Bieniarz. O! Amber Baldi. No, bo to chodź. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejna grupa handicapowa 14,1 do 20 i Puchar Polski dla najlepszej kobiety w grupie handicapowej 14,1 do 20 wędruje do pani Urszuli Hermanowskiej. Pierwszy lubelski klub golfowy. Pucharu Polski w grupie handicapowej od 14,1 do 20 z wynikiem netto 226 to pan Kuba Urbański. Klubu golfowego. To ja go. Tak jest. Pierwszy wicemistrz Pucharu Polski w grupie handicapowej 14,1 do 20 z wynikiem netto 225 to pan Artur Grzesiak. Proszę państwa, zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej od 14,1 do 20 z wynikiem netto 216 zostaje pan Mariusz Śniegocki. Dla najlepszej kobiety w grupie handicapowej 8,1 do 14 wędruje do pani Ewy Geric. Brawo! Do zbiorów polskich związków golfa. Drugim wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej od 8,1 do 14 z wynikiem netto 220 zostaje pan Robert Grzesiak. Klubu golfowego. Pierwszym wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej od 8,1 do 14 z wynikiem netto 212 zostaje pan Kazimierz Mędak. Wszyscy wiedzą, widowo, tak? Proszę państwa,
Państwa zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej od 8,1 do 14 z wynikiem netto 212 zostaje pan Witold Szczepanowski. Widać od razu na koszulce. Binowo. Binowo par. Ja się przypiszę do młodego lasu. A drugim wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej do 8,0 z wynikiem netto 213 zostaje pan Bartosz Myszka. Lisia Polana. Pierwszym wicemistrzem Pucharu Polski w grupie handicapowej do 8,0 z wynikiem netto 212 zostaje pan Michał Jesionek. I Amber Bajt. Zdobywcą Pucharu Polski w grupie handicapowej do 8,0 z wynikiem netto 210 dostaje Marek Marcinkowski. Amber Bajt. Amber Bajt. No, kluczem to była tylko cierpliwość i wiara, że to pole mi pomoże, które znam na wylot. Pięknie przygotowane, greeny równiutkie. Także, no i atmosfera. To mnie tutaj to tak odpręża. Tak lubię grać, że nawet jeśli nie gram najlepiej, to tu zawsze przyzwoicie gram. Czy słońce, czy deszcz? Tak. Bez względu na pogodę, tak. A najtrudniejszy dołek to który podczas tego turnieju? Dla mnie był najtrudniejszym 12. Jednak jakoś. No i to cały czas grałem kiepsko 12. A najpiękniejszy to 9 jak zwykle. Ale wszystkie dołki są ciekawe i przyjemne. Tak. A największe marzenie golfowe? O, ja już marzeń nie mam golfowych. Nie, to wiesz. Puchar wiesz? Trafia. Nie, tak. Już wszystko wygrał, co miał zrobić. Ja już wygrałem i jestem w pełni szczęśliwy, także tu już żadnych oczekiwań nie mam. Golfowe doświadczenie to ile lat? No, prawie 20. Gdzie pan zaczynał tutaj? Tu, to znaczy zaczynałem właśnie w Niemczech, jak kończyłem karierę tenisową, ale tu właściwie to był mój pierwszy klub i chyba zostanie jako pierwszy. To tenis czy golf? Co jest bliższe sercu? No tenis, bo ja grałem zawodowo w tenisa, natomiast golf to jest taka miłość największa, bo świadoma, bo taka dojrzała. No? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Golf. Twój sposób na życie.